Nowy Port, Ratusz Miejski czy Ogrody Tivoli. Jeden z najstarszych na świecie parków rozrywki to turystyczne magnesy Kopenhagi. Każdego roku do Danii przyjeżdżają miliony gości, uwielbiają ten mały kraj, tutejszy spokój i poczucie spełnienia. Morten w swoim barze z przekąskami serwuje klasyczne smaki Danii. Zamiast kebaba czy pizzy zjeść tu można smørrebrød i pulser. Powinniśmy zachować to, co stanowi naszą tożsamość narodową i świadczy o naszym pochodzeniu. To bardzo ważne. Wiele osób nie wie już, czym jest prawdziwy pulserwurst lub smørrebrød. Coraz rzadziej można to dostać. To smutne. Danii bliskiej jego sercu zagrażają dzielnice takie jak Mjølner Parken w północnej Kopenhadze. Jest ich 29. W oficjalnym duńskim języku nazywane są gettami. Mohamed Aslam mieszka tu od prawie 30 lat. Bezrobocie i przestępczość są tu wyższe od średniej krajowej, a zarobki niższe. Edukacja też jest na niższym poziomie. Ponad połowa mieszkańców tej dzielnicy to imigranci. To społeczność spoza krajów zachodnich. Dlatego te dzielnice nazwano gettami. W dalszej perspektywie mają zostać zlikwidowane. To dyskryminacja, uważa Mohamed Aslam. Tylko dlatego, że nie urodziłem się w żadnym kraju zachodnim i pierwszych 7 lat życia spędziłem w Pakistanie, zgodnie z nową ustawą o getcie, moje dzieci mają być negatywnie postrzegane? To takie dyskryminujące dla mnie jako osoby, która tu dorastała. Czuję się tu jak w domu i świetnie daję sobie radę. Mohamed spotyka się z Yusufem. On także mieszka w tej dzielnicy, jest studentem. Przyznaje, że jest tu wielu przestępców, ale nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Jeśli ktoś stanie się przestępcą, psuje opinię nam wszystkim, bo nikogo nie obchodzi, że ja i wszyscy moi przyjaciele poszliśmy na studia. Nikt o tym nie mówi. Mówią tylko o tych, którzy popełniają zbrodnie. Yusuf ma na myśli przede wszystkim prawicowych populistów, takich jak Rasmus Paludan. Jest liderem partii Stram Kurs, nowej antyislamskiej siły w Danii. Wraz z policyjną obstawą odwiedza muzułmańskie dzielnice. Prowokuje, by w internecie zamieszczać rasistowskie filmy. Pochody te nazywa manifestacjami, powołuje się na wolność słowa i nie waha się publicznie palić Koranu. Wynocha stąd. Powinieneś zniknąć z naszego kraju. Przeciwko rasizmowi występuje ruch, który staje w obronie liberalnej i kosmopolitycznej Danii. Zdaniem działaczy, ksenofobia nie może się dalej rozprzestrzeniać. Dzieci opowiadają, że na szkolnym podwórku jest taka zabawa. Kogo teraz wyrzucamy? Ciebie, bo jesteś muzułmaninem. To przecież rani dzieci, które czują się Duńczykami. Katarina Sørensen jest politologiem w Instytucie Think Tank Europa w Kopenhadze. Z coraz większym niepokojem patrzy na rozwój sytuacji politycznej w kraju. Migracja jest głównym tematem kampanii wyborczych wszystkich partii w Danii i każdy ma mniej więcej to samo zdanie, zarówno w obozie po prawej, jak i po lewej stronie. Mohamed ubolewa, że nawet socjaldemokraci przyjęli twarde stanowisko w sprawie polityki zagranicznej. Atmosfera w kraju bardzo się zmieniła. W ostatnich 2-3 latach partie polityczne praktycznie prześcigały się w tym, kto jest najbardziej wrogo nastawiony do obcokrajowców i mniejszości etnicznych. W ten sposób niektórzy politycy szeroko otwierają drzwi dla rasistowskich idei płynących z parlamentu. Źle się dzieje w państwie duńskim. Słynny cytat z Hamleta ma ponad 400 lat. Dziś wielu uważa, że znowu jest bardzo aktualny.